Europejski skansen. Ostatnie duże firmy powstały pół wieku temu i to jest prawda, że jeszcze żyjemy na tak zwany kredyt dość dostatnie w Europie, ale nic tu nowego się nie dzieje. Nowe technologie omijają szerokim łuk łukiem Europę i pewnie w przyszłości już tu nie będzie tak kolorowo. Żadna spośród 25 największych europejskich spółek giełdowych nie powstała w ostatnich 50 latach. Zaś w USA połowa dużych firm jest relatywnie młoda, w tym wszystkie największe. Już nie wspomnę o Chinach, pewnie, bo tam wszystkie, pewnie, największe firmy są młode. A jak nic się nie zmienia na horyzoncie, nie widać takich zmian, to w Europie, jak w Europie, już nie będzie się dobrze żyć, tak jak teraz, i pewnie Europejczycy za 30-40 lat będą emigrować do Azji za lepszym życiem i za lepszą pracę i za pieniędzmi. A Europa i Unia będzie tworzyć swoje regulacje, regulując wszystko, zamiast skupić się na prawdziwym rozwoju.